Kostrzewa si nazwana też również popielatą, należy do małych traw tworzących kęby. Posiada ona piękny niebieski kolor, najlepiej prezentuje się posadzona na rabatach, ogrodach skalnych czy jako roślina obwódkowa. Trawy te w środowisku naturalnym występują w południowej Europie, na przykład we Włoszech. Trawa ta charakteryzuje się małymi wymaganiami glebowymi. I tutaj uwaga, kostrzewa sina jest genetycznie przystosowana do rośnięcia na słabych glebach, o niskiej zawartości składników pokarmowych. Jeśli posadzimy ją na żyznej ziemi, kompostowej czy kwiatowej, czy będziemy ją intensywnie nawozić, trawa będzie nam krótko żyła, straci swój niebieski kolor i dosłownie zgnije. Kostrzewa sina potrzebuje gleby przepuszczalnej, suchej, niezbyt żyznej, lub słabej. Nie lubi ziemi ciągle mokrej, dlatego też ograniczamy jej podlewanie. Preferuje stanowiska w pełni nasłonecznione. Jest całkowicie mrozoodporna, dlatego też można ją sadzić w doniczkach. W takich doniczkach ona może spokojnie przezimować. Dla większości osób takie trawy są jedne z najlepszych opcji przy zakładaniu ogrodów czy rabatych. Nie trzeba ich podlewać, nie musimy kupować nawozów ani obornika. Trawa jest idealna na suche tereny, banalna w uprawie. Szczególnie polecana dla osób, które przyjeżdżają na działkę raz na jakiś czas, ponieważ kostrzewa sina bez żadnego trudu znosi nawet długotrwałe susze. Trawy te możemy wyhodować z nasion. Ja właśnie te moje trawy są właśnie z nasion, lub też zakupić gotową sadzonkę. Później trawy, kiedy będą kwitły, będą wytwarzały ogromne ilości nasion, które możemy oczywiście zebrać i wysiać lub dać na przykład sąsiadom. Trawa ta nie jest inwazyjna, w przeciwieństwie do niektórych gatunków. Nie zakwasi nam ogrodu. Można ją również rozmnażać przez podział starych karp wczesną wiosną. Trawy te warto posadzić z innymi mało wymagającymi gatunkami, na przykład aksamitkami, ale wydaje mi się, że najładniej będą one wyglądać z innymi gatunkami traw. Trawy z reguły nie należą do wymagających roślin, chociaż zdarzają się wyjątki, na przykład trawa pomposowa. W następnym odcinku będę prezentował rozplennicę japońską, więc zobaczycie, jak czerwona rozplennica będzie fajnie kontrastowo wyglądać z niebieską kostrzewą. Jeśli chodzi o pielęgnację, to praktycznie nic przyniesie nie robi. Można je wyczesywać z suchej dźba lub przyciąć ją wczesną wiosną, jeśli nasza kostrzewa sina słabo rośnie. Na koniec jeszcze dodam, że tak jak w przypadku Bergenii, warto wypatrywać odmian szlachetnych od kostrzewy sinej, które są zazwyczaj bardziej dekoracyjne od czystego gatunku. Co ciekawe, niektóre odmiany mogą wcale nie mieć niebieskiego koloru, mogą być nawet jasnozielone. Zaraz pokażę zdjęcie właśnie takiej odmiany. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. No i do zobaczenia.